Kolejne pytanie przygotowały posłanki Bożena Kamińska i Zofia Ławrynowicz z Platformy Obywatelskiej. Pytanie dotyczy przywrócenia w okresie letnim dalekobieżnych połączeń kolejowych z Suwalszczyzną. Adresatem pytania jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. I proszę panią posłankę Zofię Ławrynowicz o sformułowanie pytania. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Suwalszczyzna to najdalej wysunięty na północny wschód kraniec Polski, graniczący z Białorusią, Litwą i obwodem kaliningradzkim. Suwalszczyzna obejmuje swoim zasięgiem powiat suwalski, sejeński oraz augustowski. To kraina o unikalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturalnych, które stanowią o jej wysokiej atrakcyjności turystycznej. Potencjał ten nie jest jednak dostatecznie wykorzystany ze względu na słabą infrastrukturę transportową. W związku z powyższym w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu pani poseł Kamińskiej oraz mieszkańców Suwalszczyzny proszę pana ministra o odpowiedź na pytanie. Czy istnieje możliwość przywrócenia w okresie letnim dalekobieżnego połączenia kolejowego z Suwalszczyzną, na przykład Suwałki-Wrocław lub Suwałki-Kraków? Dziękuję pani poseł. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pan minister Andrzej Masel. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W rozkładzie jazdy pociągów edycji 2012-2013 z Warszawy do Suwał kursuje bezpośredni pociąg TLK Hańcza, który jest finansowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na mocy umowy z PKP Intercity. Pociąg ten w Warszawie jest skomunikowany z pociągami z Jeleniej Góry, ze Szczecina i z Wiednia przez Katowice. Przeszkodą do uruchomienia w okresie letnim większej liczby dalekobieżnych połączeń kolejowych z Suwalszczyzną nie jest stan techniczny infrastruktury. Nie zakłada się również jego pogorszenia. Odwrotnie, są wykonywane prace utrzymaniowe, które mają na celu utrzymanie normalnej prędkości eksploatacyjnej na linii Białystok-Sokółka-Suwałki. Wspomnę również o tym, że będzie w następnej perspektywie 2014-2020 realizowana inwestycja na linii Rail Baltica Warszawa-Białystok-Ełk-Suwałki-Trakiszki. Bardzo prawdopodobnym źródłem finansowania będzie, czy współfinansowania będzie instrument Connecting Europe Facility. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do tej inwestycji. Co do możliwości uruchomienia większej liczby połączeń do Suwałk, w tej chwili nie jest to możliwe ze względu na brak wystarczającej liczby lokomotyw spalinowych. Już w tej chwili stan posiadanych przez PKP Intercity lokomotyw spalinowych stwarza spółce problemy z obsługą innych połączeń wykonywanych na liniach niezelektryfikowanych. Są to po prostu lokomotywy pochodzące jeszcze z lat 70., bardzo już wyeksploatowane i zawodne. Natomiast znacząca poprawa w tym zakresie nastąpi po zrealizowaniu przez PKP Intercity projektu zakupu 10 nowych lokomotyw w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jeszcze w perspektywie 7-13. W tej chwili przedsięwzięcie jest na etapie już przetargu na wybór wykonawcy tych lokomotyw. Lokomotywy te mają kursować między innymi na Podlasiu, na trasach Białystok-Suwałki, jak również Ełk-Korsze. Przypomnę również, że jest realizowany projekt modernizacji 20 lokomotyw manewrowych SM-42, które również w sezonie letnim będą mogły być wykorzystywane do prowadzenia pociągów. Także można oczekiwać, że w ciągu najwyżej 2 lat będzie możliwa poprawa połączeń również w regionie podlaskim. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Rozumiem, że nie ma potrzeby dodatkowego pytania.